Studniówka to bal jak żaden inny. Na ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści czekali z niecierpliwością. Zabawa tradycyjnie rozpoczęła się polonezem. No, w tym roku ten polonez był wyjątkowo długi. Myślę, że piękny, bo podobał mi się bardzo. Trochę młodzież była spięta, ale to chyba z przejęcia. Chociaż chciałabym, żeby tańczyli z większą radością na twarzy, ale ta radość była w ich sercu. Przed pierwszym tańcem nastroje były nieco nerwowe. Trochę trzęsły mi się nogi, ale dam radę. Tarant się w pierwszej parze i myślę, że wszystko pójdzie dobrze. I mam długą sukienkę i niektóre elementy tańczę pierwszy raz, dlatego to troszeczkę stresujące. Ale ogólnie to bardzo się cieszę, że będę mogła go zatańczyć. Prowadzący uroczystość oprócz tańca mieli przed sobą dodatkowe wyzwanie. Polonez zatańczyliśmy wiele razy i tak naprawdę teraz to już weszło nam tak w krew, że nie musimy nawet myśleć. Po prostu wszystkie sekwencje są odtwarzane po kolei i tak naprawdę to już się dzieje odruchowo. A prowadzenie jednak, kiedy wszyscy się na ciebie patrzą i jakby jesteś tym człowiekiem w centrum uwagi, to jest jednak bardziej stresujące. Żeby szlachecki taniec zrobił wrażenie i poszedł jak należy, trzeba się dobrze przygotować. Bal studniówkowy to okazja, aby na chwilę zapomnieć o zbliżającej się coraz większymi krokami maturze. Do egzaminu dojrzałości pozostało już niewiele czasu, a uczniowie są dobrej myśli. Już pisaliśmy kilka matur próbnych i w miarę wszystkim poszły. Nie było aż tak trudne, ale daliśmy radę. Pełną parą idą, naprawdę. Dzień, nauka cały czas. Matura to jest loteria i mogę być przygotowana, ale pytanie mi się nie trafią, no i nic nie zrobię. Także zobaczymy, co wyjdzie w maju. Aby się udało, wiele osób stosuje się do studniówkowych przesądów. Jak co roku najpopularniejszym z nich są czerwone podwiązki. Jest czerwona podwiązka? Przyniesie szczęście na maturze? Miejmy nadzieję, że będzie 100%. Niektórzy na studniówkę zakładają również czerwoną bieliznę, co także dodaje wiary, że w maju dobrze napiszą wszystkie egzaminy. Mam na sobie czerwoną bieliznę, mam nadzieję, że przynosi mi szczęście na maturze. Każda studniówka to prawdziwa rewia mody. Panowie ubierają odświętne garnitury, a panie zjawiskowe suknie wieczorowe, których wybór nie należy do łatwych zadań. Poszukiwanie tej sukienki idealnej to było jedna z trudniejszych rzeczy przed tą studniówką. Chciałam przede wszystkim, żeby sukienka była w przystępnej cenie, żeby była wygodna, żeby czuła się w niej swobodnie, żeby była elegancka, no i przede wszystkim ładna. Studniówka to bal jak żaden inny, dlatego nawet po latach wspomina się go z nutką nostalgii. Studniówka to wielkie przeżycie, akurat miałem przyjemność prowadzić studniówkę mojego rocznika. Był to rok 1984, więc wiele, wiele lat temu, ale myślę, że to taka jedna, jedyna zabawa w życiu, która pozostaje na całe życie jako wspomnienie. Dzisiaj już tutaj było wspomniane, że niektórzy zatańczą poloneza w życiu tylko raz, na swojej studniówce. Być może dlatego też tak zapada w pamięć. Studniówka to jest magiczna impreza, magiczny bal. Pamięta się na całe życie. Ja akurat chodziłem do szkoły, do technikum w Gubinie. Mieliśmy może mniej taką uroczystą, u nas było mniej, ale była kameralna. Do dnia dzisiejszego pamiętam, że bawiliśmy się do tego białego rana. Te wspomnienia zostały naprawdę na całe życie. Ci młodzi ludzie do matury mają jeszcze mniej niż 100 dni. Teraz dobrze się bawią, aby zaraz usiąść do książek.